Sport Krzysztof Kuziemski, dobry wieczór. Rok 2012 był rokiem wyjątkowym, bo olimpijskim. To właśnie podczas igrzysk w Londynie polscy sportowcy zyskali niezwykłą popularność. W województwie kujawsko-pomorskim najbardziej popularnym okazał się ciężarowiec tarpana mroczy, złoty medalista z Londynu Adrian Zieliński. Dzisiaj ogłoszono wyniki 52. plebiscytu na najpopularniejszego sportowca Kujaw i Pomorza. Trójka zawodników z naszego regionu wywalczyła medale na igrzyskach w Londynie. W 2012 nie brakowało również sukcesów naszych sportowców na arenach Mistrzostw Świata, Europy i kraju. Uroczysta gala i bal w restauracji Zawiszy uhonorowała sportowy rok w naszym regionie. Wiadomo, że zdobycie medalu na igrzyskach w Londynie to przysparza dużo radości wśród kibiców i za tym idzie zwiększa się popularność. Ale ja to bardziej odbieram to tak, że nie tylko staje się bardziej popularna moja, nie tylko moja osoba, ale również dyscyplina, którą reprezentuję. Dziś oficjalnie ogłoszono wyniki głosowania oraz kapituły. Podczas uroczystej gali i balu sportowca wręczono wyróżnienia i statuetki tym, którzy sprawili najwięcej radości kibicom w ubiegłym roku. Najlepszym sportowcem uznano Adriana Zielińskiego. Druga była Magdalena Fularczyk-Kozłowska z Lotto Bydgoszczy, a trzecia Beata Mikołajczyk z UKS-u Kopernik Bydgoszcz. Tak naprawdę ja to wszystkie plebiscyty i wszystkie jakieś rankingi odbieram z przymrużeniem oka i traktuję to jako dobrą zabawę, a nie jakąś wielką rywalizację. Wyróżniono również Nadzieję Roku, sportowca z młodszego pokolenia, po którym można spodziewać się wielkich sukcesów i to już w niedalekiej przyszłości. Podczas tego plebiscytu wybrano Dawida Putto i Sebastiana Szypułę. Uroczysta gala była również doskonałą okazją, by życzyć wszystkim powodzenia w nadchodzących miesiącach. Przecież na sportowców już czekają kolejne wyzwania. Gratulujemy oczywiście nagrodzonym. Michał Kwiatkowski, wychowanek TKK Pacific Toruń, dzięki świetnej jeździe na czas został liderem kolarskiego wyścigu Tour de San Luis w Argentynie. Zawodnik zawodowej grupy Omega Pharma Quick Step zajął w jeździe indywidualnej na czas trzecie miejsce i awansował na pozycję lidera wyścigu. Po czterech etapach Kwiatkowski ma 23 sekundy przewagi nad drugim kolarzem. Pięciu zawodników Laguny 24 Toruń otrzymało powołanie do kadry narodowej. Seniorzy w Cetniewie szlifują formę przed Mistrzostwami Świata. Juniorzy trenują w Toruniu. Dla nich najważniejszą imprezą będą Mistrzostwa Europy w pływaniu w Płetwach. Aby przygotować się do walki o medale, młodzi pływacy pokonują ponad 20 km dziennie. Laguna 24. Jedynym polskim klubem występującym regularnie w Pucharze Świata. W krajowym czempionacie toruńscy pływacy od lat zajmują miejsca na podium. Dzięki dobrym wynikom aż pięciu zawodników Laguny otrzymało powołania do kadry narodowej. Juniorzy szlifują formę w Toruniu pod okiem trenera reprezentacji Polski. To są treningi dwa razy dziennie w wodzie po dwie godziny plus trzy razy w tygodniu przynajmniej godzinne zajęcia na siłowni. Zajęcia o średniej intensywności, jednak duży nakład kilometrów, od 5 nawet do 11 kilometrów na jednym treningu w wodzie. W składzie ośmioosobowej kadry juniorów znaleźli się trzej torunianie: Mateusz Michalski, Jakub Górny i Michalina Dębska. Mimo iż Mistrzostwa Europy w pływaniu w Płetwach odbędą się dopiero latem, młodzi pływacy rozpoczęli już przygotowania. Bardzo się ucieszyłem. Co prawda jest już trzecie powołanie z rzędu do kadry, no ale zawsze to sprawia jakąś radość. Szeregi Laguny 24 zasiliła wielokrotna rekordzistka i multimedalistka Mistrzostw Polski Katarzyna Truszczyńska. To jedyna Polka, która znalazła się w grupie 12 najlepszych zawodniczek świata na dystansie 400 metrów i została zaproszona do udziału w igrzyskach World Games w Kolumbii. Truszczyńska wraz z seniorską reprezentacją przygotowuje się w Cetniewie do Mistrzostw Świata. Mamy dobrą wiadomość dla narciarzy. W bydgoskim Myślęcinku powstała specjalna trasa do biegów narciarskich. Jest to kolejna propozycja aktywnego spędzenia czasu na świeżym powietrzu. Oprócz tego cały czas można korzystać ze stoku. Trasa biegowa liczy około 2 km. Ścieżka posiada dwa równoległe rowki przeznaczone do techniki klasycznej. Tory wyznacza specjalnie do tego celu sprowadzony traktor z doczepionym do niego odpowiednim wyposażeniem. Trasa biegowa zaczyna się od domku wypożyczalni z Olimpii. Biegnie wzdłuż stawów, przy koło tutaj Wake Parku, przez Różopole i z powrotem wzdłuż stawów do mostku i z powrotem na wypożyczalni. Trasa już teraz cieszy się dużym zainteresowaniem narciarzy, jednak prawdziwe oblężenie przeżywa w weekend. Organizatorzy cały czas czuwają nad tym, by stworzyć jak najlepsze warunki do biegania. Modernizacja polega na ukształtowaniu torów do biegania.
Jakie one muszą być, żeby najlepiej się po nich biegało? Po prostu muszą być twarde, czyli tak jak teraz jest trasa zrobiona, by musiała być lekko przemrożona, jeszcze jak będzie, to jest, będzie dobrze, nie? Narciarze nie muszą się także martwić o sprzęt. Na terenie leśnego parku i wypoczynku znajduje się wypożyczalnia. W najbliższym czasie znajdzie się tam również wyposażenie dla osób, które chcą pobiegać na nartach. Natomiast sama trasa będzie jeszcze ulepszana przez najbliższe dni, tak by stworzyć jak najbardziej komfortowe warunki. Nic, tylko biegać na nartach. Już dzisiaj tenisiści stołowi Ekoinstalu Gwiazdy z Oleszcz Bydgoszcz rozegrali pojedynek 11 kolejki pierwszej ligi. W Lęborku bydgoszczanie przegrali z wiceliderem rozgrywek Pogonią 4-6. I tą informacją kończymy nasz dzisiejszy serwis. Na sport zapraszam jutro, jak zwykle po wieczornym wydaniu zbliżeń. Dobranoc.